Hallo, tu Michał Pozytywny Groomer i mamy teraz właśnie czyszczenie uszu, znaczy się nie psich uszu, tylko moich. Witam Was serdecznie z Ari. Kto wie, co to za rasa? Pewnie już przeczytaliście w tytule. Słuchajcie, ta piękna małpeczka, bo tak tą dziewczynkę nazywam, jest, zobaczcie, jaka urocza, jaka przesympatyczna. Możesz przybliżyć tutaj Emilcio, jaki ma piękny ryjeczek, cudowny. Arisia jest dosyć mocno zarośnięta, bo była ostatnio w grudniu, więc mamy ho, 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 odrost półroczny. Arisia jest cudowną gryfonką brukselską i słuchajcie, jak ta rasa wymaga, musi być trymowana. Zobaczcie, jaką, poproszę troszkę bliżej, jaki ma piękny przerost. I zobaczcie, że tu mamy przerost cudownej Arisi, a tutaj na dole, gdzieś tam na dole głęboko zbiera się podszerstek. My do tego podszerstka musimy dzisiaj się dokopać i wykorzystamy do tego puder. To nie jest cukier puder, to nie jest słodkie, nie jemy tego, ewentualnie wciągamy. To był żarcik. I oczywiście mamy płaskie nożyki trymerskie, płaskie trymery i będziemy dziewczynę trymować. Będzie naprawdę fantastyczna metamorfoza, bo Arisia ma przerost naprawdę solidny. Oczywiście robimy trymowanie przed kąpielą, aby pozbyć się później pudru podczas kąpieli. Będzie podwójna kąpiel u dziewczynki, jeszcze odżyweczka. No i co dalej? Po kąpieli, trymowanie na dokładnie, korekty nożyczkowe, bo mówimy tutaj o groomingu komercyjnym, który nawiązuje do groomingu wystawowego. Czas pielęgnacji około 2:15, 2:30, tak żeby się nie śpieszyć, był czas na pozytywny grooming, więc widzimy się na następnym nagraniu. Zobaczycie, jaki będzie fajny efekt. Do zobaczenia. Bardzo ładnie, kochana. Bardzo ładnie, Arisio. Byłaś przez całą pielęgnację taka fajnie współpracująca, taka miła i serdeczna. Hello, pozytywny groomer Michał. Mamy wspaniałą przemianę, Ari. Zwróćcie uwagę, że na jej tułowiu jest zdecydowanie mniej sierści. Została wytrymowana trymerami płaskimi, pudrem, również palcami, to również jest finger stripping, również jest to metoda trymowania, bardziej taka delikatna i precyzyjna, no bo paluszkami można dosłownie po jednym włosku wyrywać. Co chciałbym Wam powiedzieć? Na pierwszym filmie powiedziałem Wam, że będzie ta okrywa wytrymowana do podszerstka, bo tam doszukiwałem się podszerstka, ale poprzez wchodzenie przez kolejne warstwy okrywy włosowej, włosa okrywowego, tego szorstkiego, zobaczyłem, że no, ryzykowne będzie się dokopać do tego podszerstka, bo podszerstek u Ari jest bardzo cieniutki, a nad tym podszerstkiem przerasta już krótka okrywa, kolejna warstwa i lepiej pozostać właśnie na tej krótkiej warstwie, która przerosła podszerstek, bo w ten sposób mamy efekt krótkiej sierści, bardzo naturalnie wyglądającej, przylegającej i nie ma efektu bardzo cieniutkiego podszerstka, bo taki Arisia już posiada. Jest wiosna, podszerstek zimowy już zniknął. I co jeszcze? Nie ma dziurek, nie ma jakichś ubytków na tułowiu, tak więc bardzo fajnie się to prezentuje. Kilka słów o stylizacji Ari. Tak jak zawsze Wam wspominam, te stylizacje, które robię, są to nawiązujące do wzorca FCI. Tak więc broda i wąsy skrócone, nie takie obszerne. Ari zresztą sama mnie prosiła, żeby nie robić jej takiej brody wielkiej i wąsów, bo jest po prostu dziewczynką, a nie chcę mieć takiej brody, bo się śmieją z niej na podwórku, że jest jakimś brodaczem z krzatem i innym takim prześmiesznym zwierzaczkiem. Tak więc Arisia ma skróconą bródkę, oczywiście nawiązującą do wzorca, mimo wszystko taką szeroką, bo tak mają gryfony brukselskie. Nóżki w słupeczki krótsze,
Żeby się nie kołtuniły, takie życzenie akurat miał właściciel Ali. No i co dalej? Przejścia przetrymowane, ale również przecieniowane. I w ten oto piękny sposób i delikatne, symboliczne breweczki. W ten oto piękny, cudowny sposób mamy wspaniale wypielęgnowaną gryfonkę Arisie, która już zaraz będzie fantastycznie się z nami, z całym zespołem, z Emilką, między innymi tutaj tam z tyłu nagrywającą, dziękuję, będzie się fajnie bawić. Życzę Wam więcej takich pozytywnych pielęgnacji, takich pozytywnych trymowań, że psiaki się do Was mimo wszystko po tych 2 godzinach i więcej przyznają i nadal Was bardzo lubią. Pozdrawiam Was serdecznie, a ja zaraz się bawię, bo mam 5 minut do wydania. Pa, pa! No, i kochana Arisia już jest gotowa, została wypielęgnowana, czeka na swojego pana właściciela. Zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie przylega jej szorstka okrywa włosowa do tułowia. Zwróćcie również uwagę, że ona fajnie się błyszczy. Jednak te kąpiele... Arisia, nie przeszkadzaj tutaj, nie przeszkadzaj, to nie jest twoje, kochana, to jest... Już fionki, jorczki, pojazd kosmiczny. Polecam trymowania. Dzięki temu będziecie mieć psiaka z naturalną okrywą włosową. Będzie po prostu ta okrywa włosowa łatwiejsza w codziennej domowej pielęgnacji. Nie będzie się Wam tak kołtuniła. Nie będzie się ta okrywa włosowa również tak brudziła i właśnie taki jest efekt po trymowaniu. Ogoneczek również wytrymowany. Uszka zostały przetrymowane i podrównane. I taki mamy efekt. Pielęgnacja trwała dokładnie 2 godzinki 10 minut. Bez pośpiechu. Pozytywny grooming, jest to pielęgnacja nie taśmowa, nie fabryczna, że pach, 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 na każdego pieska mamy mało czasu albo tyle samo czasu i musimy się w tym czasie wyrobić. Jeżeli byście pielęgnowali samodzielnie pierwszy raz gryfonika brukselskiego, to musicie pamiętać o tym, że no tego czasu potrzebujecie więcej. Ari ładnie współpracowała, więc to też musicie brać pod uwagę, że no, ta pielęgnacja może się wydłużyć, jeżeli gryfoniczek jeszcze nie umie współpracować na stole grumerskim. Pozdrawiamy z uroczą Arinią. Trzymajcie się, pa, pa.